Jurassic World. W dzieciństwie nie byłem fanem dinozaurów. Wolałem rozbierać lalki. Najnowsza jurajska produkcja też mnie bardzo nie ubawiła, ale była poprawna. Jurassic World jako atrakcja jest wspaniale zaprojektowany. Akcja co chwila przenosi się w różne rejony wyspy i ani razu nie ma poczucia, że któryś z fragmentów jest niepotrzebny, dorobiony na siłę. Każdy ma swoją funkcję. Postaci też jest sporo. Moim ulubionym bohaterem jest pracownik centrum dowodzenia. Mistrz niezręcznych sytuacji. Za to szef tego całego burdelu wydał mi się wyjątkowo niespójny. No i co? Niesamowita metamorfoza Claire. Bohaterka im bardziej zmęczona, przerażona, rozchłestana, tym seksowniejsza. Przyczepiłbym się do samych dinozaurów. Nie ma w nich zbytnio takiej głębi psychologicznej. No brak jakiejś ciekawej osobowości, niby tutaj samiec alfa, ale coś tutaj zawiodło. Czy warto, uwaga, zapamiętać ten film? Nie. Mimo sprawnej realizacji to niestety tylko wakacyjny hit.